Witam. Była topka o Hokage pod względem umiejętności rządzenia, to teraz zrobimy pod względem ich siły. Zapraszam. Zanim tylko zacznę, powiem, że robię tutaj odcinek na podstawie najsilniejszych form Hokage, nawet tych po Edo Tensei. Miejsce siódme, Tsunade. Tutaj nie powinno być chyba elementu zaskoczenia. Tsunade miała potężną siłę fizyczną i potrafiła naprawdę nabroić, chociażby waląc pięścią w ziemię, co powodowało rozłom powierzchni na wszystkie strony. Jednak głównie nadawała się do leczenia, więc pod względem siły nie miała aż takiego podejścia do reszty. Miejsce szóste, Kakashi. Tutaj natomiast niektórzy mogą mieć pretensje. Jak to Kakashi tak nisko? Przecież jest taki mocny, to moja ulubiona postać, bla bla bla. Nie mówię, że nie, sam go lubię i doceniam jego siłę, natomiast nie uważam, by był tak silny jak pozostali. Potrafił naprawdę dużo i był też sprytny, co często w walkach mu pomagało. Miejsce piąte, Hiruzen. Jest to postać, której większość nie docenia. Sam tak miałem, bo po prostu mimo tego, że był w anime jako osoba żyjąca, był bardzo krótko i pod tym względem nie pokazano nam o nim zbyt wiele. Natomiast dysponował naprawdę wielkim wachlarzem jutsu, był bardzo, bardzo mądry i jeśli miałby walczyć z kimś, do kogo nic nie czuł pozytywnego, jak to było na przykład z Orochimaru, to naprawdę mógł namieszać na polu bitwy. Był uczniem Tobiramy, a to też musi o czymś świadczyć. Miejsce czwarte, Tobirama. Nikt nie kwestionuje jego siły, w końcu to drugi Hokage, który był naprawdę mocny, sprytny i zimny. Sam wymyślił kilka technik, a jedna z nich to technika teleportacji, którą później ulepszył czwarty. Stosował bardzo mocne techniki wodne oraz używał miecza Boga Piorunu, która pozwalała na władanie piorunami według woli użytkownika. Miejsce trzecie, Minato. Tak jak mówiłem, ulepszył on technikę Hiraishin, dzięki czemu ląduje tak wysoko. Ale poza tym koniec końców używał też części Kuramy, co pozwoliło mu być jeszcze mocniejszym, jeszcze szybszym i z moim skromnym zdaniem właśnie w tej formie poprzedni Kage z tej topki nie mieli szans z Minato. Miejsce drugie, Hashirama. Co tu dużo mówić, mimo tego, że według mnie nie nadawał się jakoś specjalnie na głowę, która miała rządzić innymi, tak pod względem siły był przez bardzo wiele lat niedościgniony. Człowiek legenda, mimo tego, że odwieczny rywal zdobył potężną siłę i wyzwolił się z Edo Tensei, potrafił mu trochę napsuć krwi, choć koniec końców sobie z nim nie poradził. Posiadał strasznie wielką regenerację, co powodowało, że ciężko było go zabić. Miejsce pierwsze, Naruto. No i cóż, przechodzimy do bohatera tytułowego. Zwykły dzieciak, który osiągnął tak dużo. Opanował Kuramę, moc Sennina. W Boruto posiada tak wielką siłę, że póki co nikt dla niego nie jest jakimś zagrożeniem. Prócz Sasuke czy Otsutsuki, ale to temat chyba na inny odcinek. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do hejtowania w komentarzach, jak to się nie znam. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!